Cześć, nazywam się Sylwia Hutnik i jestem kuratorką tegorocznej kawiarni literackiej, która odbędzie się na OFF Festiwalu. OFF Festiwal w Katowicach od 3 do 5 sierpnia to zwykle festiwal, który kojarzony jest z muzyką. To prawda, wiele scen i mnóstwo różnego rodzaju muzyków i często niespodzianek, które czekają na nas w momencie, kiedy przechodzimy obok sceny i nagle usłyszymy jakąś muzykę, melodię, zostajemy i nagle okazuje się, że jesteśmy fanami danej kapeli. Tak może być również, jeśli chodzi o literaturę, bo OFF Festiwal to nie tylko ta muzyka, ale również czytanie i książki. W kawiarni literackiej, czyli specjalnym namiocie, w którym możecie spotkać pisarzy i pisarki żywych. To również miejsce, gdzie możecie zachwycić się literaturą, nawet jeżeli przyszliście tylko kupić piwo między koncertami. 6 dyskusji, które odbędzie się w czasie kawiarni literackiej, poświęcone są słowu czasami. Czasami robimy coś, czego zazwyczaj nie robimy, sami jesteśmy zdziwieni, ale to taki element, w którym możemy próbować i eksperymentować, a przecież na eksperymencie OFF Festiwal jest przede wszystkim oparty. Będziemy więc zachęcać Was do tego, żeby wspólnie z autorami i autorkami zastanawiać się, co robimy nie zawsze, czyli czasami. Czasami uprawiamy seks, czasami zabijamy, czasami gotujemy, czasami piszemy piosenki. To jest tylko kilka z przykładów dyskusji i paneli, które czekają nas w czasie kawiarni literackiej, a oczywiście jakby clue całej tej imprezy to autorzy i autorki, których zapraszamy. Będzie więc Zeta Rudzka, będzie Marta Dymek, będzie Jakub Żulczyk, Magda Grzebałkowska, ale będą również blogerzy literaccy, którzy zaserwują nam przykłady najgorszych i najdziwniejszych scen z seksu z literatury polskiej i nie tylko. Będzie więc bardzo wielotematycznie, ale to dlatego, że czasami jesteśmy interdyscyplinarni. W tym roku przygotowaliśmy wspólnie z Biblioteką Akustyczną niespodziankę. To będzie słuchowisko na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda Zły. Wszystko to dzięki Empikowi, który wspiera po raz kolejny naszą kawiarnię literacką. Będziecie więc mogli na bieżąco czytać książki autorów, których spotkacie. Ale żeby nie było tak łatwo, to również przygotowaliśmy wersję wizualną, czyli kolejną odsłonę akcji Oceniaj książkę po okładce. Ci wszyscy autorzy i autorki, którzy będą obecni na kawiarni literackiej, będą mogli prezentować również okładki swoich książek, które będą jako w ramach wystawy wisieć w namiocie kawiarni literackiej. Do zobaczenia na OFF Festiwalu 3-5 sierpnia. Widzimy się i oczywiście widzimy się nie tylko w kawiarni literackiej, ale też pod sceną. Nie ukrywam, że ja sama czekam na dwie dziewczyny, silne i mocne. Jedna z Francji, druga z dalekiego kraju, ale teraz chyba z okolic Wielkiej Brytanii, czyli MIA i Charlotte Ginsburg, ale tak naprawdę OFF Festival to dla mnie też bardzo dużo różnego rodzaju zaskoczeń. To jeden z tych festiwali, gdzie nie tylko jeździ się na line-up, ale również jeździ się po to, aby się zadziwić. I czasami jest tak, że przychodzę gdzieś obok sceny, widzę kogoś, właściwie słyszę i mam zachwyt i nagle okazuje się, że słucham jazzu albo słucham jakiejś muzyki, której zazwyczaj nie myślałam, że będę ją lubiła. Więc mam nadzieję, że festiwal również w tym roku mnie zachwyci, jako i Was.